Do punktu jest projekt zarządu w sprawie realizacji zadań priorytetowych 912 roku 2013. Paragraf pierwszy. Przeznacza się z rezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 5000 zł na realizację następujących zadań. Punkt pierwszy. Organizacja biegu po zdrowie, realizator zespół szkół ogólnokształcących nr 10 kwota 1500 zł. Punkt drugi. Organizacja zawodów sportowych 3000 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Imprezy o charakterze sportowym w znaczący sposób uatrakcyjnią niż spędzenie wolnego czasu mieszkańcom miasta 12, a także promują zdrowy tryb życia. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał, ja może wyjaśnię tak, na komisji sprawa była omawiana, może ja wyjaśnię, pan uchwała zarządu. Na komisji była sprawa omawiana i tak. Bieg po zdrowie komisja, no mówiła, że tylko zarząd rozpatrzył, natomiast rzeczywiście organizacja zawodów sportowych pływackich, kwota 3,5 tysiąca, była mowa, że na następne spotkanie komisji zaprosimy pana dyrektora basenu, w dalszym ciągu otrzymać, zaprosimy. Natomiast pan dyrektor basenu zwracał się z taką prośbą, znaczy ja mówię, ja przedstawiałem, że jest taka propozycja zmiany zawodów, czy to z okazji Dnia Dziecka, czy na zakończenie roku. Pierwotnie mówiłem, że termin nie jest tak bardzo istotny, że możliwy jest tam nawet wrześniowy termin, to pan Honak, pan przewodniczący komisji, mógł pan powiedzieć. Natomiast dyrektor basenu twierdzi, że najlepszym i optymalnym, oczywiście argumentował, to jest termin czerwcowy. Nie Dzień Dziecka jednak, bo tych też będzie dużo powiedział. Zakończenie roku szkolnego. Dlatego ta uchwała pojawiła się dzisiaj, ponieważ jeżeli chcemy to zrobić na zakończenie roku szkolnego, na majowej sesji może być już później, bo środki zanim przejdą budżety zarządzenia prezydenta, może się okazać, że no po prostu nie będziemy ich mieć na realizację tam na 18.20. Tyle z mojej strony. Czy ktoś chciał zabrać głos? Proszę bardzo. To będzie realizatorem tych przedsięwzięć. 15. Liceum ogólnokształcące biegu po zdrowie. Natomiast realizatorem będzie tu, już odpowiem, basen. Nie. Siemaszy nie możemy przekazać środków. Teraz jest pytanie, czy zarząd infrastruktury sportowej, ZIS, zarząd infrastruktury sportowej z panem dyrektorem, no chciałbym, żeby dyrektor ZIS-u, być może to się do niego, nie wiem, o patronat honorowy, żeby objął, więc oni byliby z projektorem. Jeżeli on nie wyrazi na to zgody, wtedy byłaby szkoła 117, panią dyrektor już wstępnie rozmawiałem, nie widziała żadnych przeciwwskazań. Mówię, chciałbym, żeby to jednak ZIS jako jednostka taka no, bardziej wyższa. Natomiast gdyby się okazało, że nie rozmawiałem od razu z dyrektorem, gdyby się okazało, że nie ma takiej możliwości, że ZIS wtedy będzie szkoła 117. Bieg po zdrowie 1500 zł, 15 liceum, to jest zespół szkół ogólnokształcących numer 10. Czy ktoś chciał? Ja rozumiem, że to jest będzie pod patronatem dzielnicy. Tak, dzielnica jest Tak, o puchar Rady i Zarządu, znaczy to jeszcze nie, o puchar Rady i Zarządu dzielnicy 12 będzie, o Cząstkowo, Rady i Zarządu dzielnicy 12 będzie, zawody będą to, mówię, myślę, że ustalimy takie szczegóły techniczne na komisji sportu, w jakich tam kategoriach wiekowych, jakie to style, to myślę, że ustalimy, ta kwota powinna być wystarczająca na wynajęcie basenu na kilka godzin. Pierwotnie pan dyrektor basenu, z tego co rozmawiałem, widział tak, że no w związku z tym, żeby no, też jakiś poziom tego był, czy wśród osób, które uczęszczają na basen, pewnie byłaby jedna możliwość jakiejś kategorii open. Drugie, na pewno wśród szkół, które biorą udział, przypuszczalnie dwie kategorie wiekowe, no i tu nauczyciele proporcjonalnie do ilości uczniów w szkole, czy wyniku osiąganych, no to już mówię, tu nie będę się wypowiadał, jak to będzie, ile która szkoła reprezentantów zestawi, w jakich stylach, to takie rzeczy myślę, że zostawię osobom, które dokładnie więcej wiedzą. Jeśli można jeszcze w odniesieniu do punktu bieg po zdrowie, to będzie to impreza realizowana w ramach tegorocznej imprezy Bitwa Kocina, czyli wydarzenie bez precedensu w naszej dzielnicy. I można powiedzieć, po pierwsze promuje zdrowie tryb życia, co jest oczywiste. Już tam sobie. Jak również naszą dzielnicę. Myślę, że również na zewnątrz w mieście i nie tylko zresztą. Także impreza chyba pożądana i jest właśnie przygotowana w tegorocznych impreza. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać? W tym biegu po zdrowie to rozpiętość biegu? Tak, kategorie będą oczywiście, będzie jedna kategoria open, będzie również, jest taka propozycja. To ja może wyjaśnić, to może pan wyjaśnić. Znaczy będą jakby dwie kategorie, jedna będzie dla grup. I to jest generalnie takie nowum, bo chcieliśmy zaktywizować jak najwięcej środowisk,
Będzie też propozycja do tego, żeby właśnie Rada wyznaczyła jakieś swoich reprezentacje, czy po prostu różne instytucje działające na terenie dzielnicy, łącznie z lekarzami, ze szpitala w Prokocimiu, ich reprezentacją i tak dalej. I to będzie na grupy. A druga kategoria open to może każdy indywidualnie wypowiedzieć. Oczywiście cała oprawa prawna, tylko kiedy to robię. Połącz dwa Riki. Przyjeżdżasz na nas do i oni przyjeżdżają. To pokazuje, słuchajcie, to super na przyszłość. Że proces tego biegu, żeby właśnie nikt biegnący, no, żeby jakiś gadżet o nasz dzielnicy. Zapomnijmy o tym, że powiadomy i kurde. Ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie. Ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, bo ktoś tego poddaje pod głosowanie. To jest za przyjęciem. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła